Ten film powstał we współpracy z firmą Push Guitars. Dzień dobry! Dziś kompletne szaleństwo. Mam różową gitarę i do kompletu różowy mikrofon. Powtarzam, różową gitarę i różowy mikrofon. Wow! Tu są! Bardzo fajny kształt, przyznacie, prawda? Czy ten kształt Jetsona mógł być inspirowany jakimiś modelami gitar marek na G lub F? Sprawdzimy. Z pomocą przychodzi jedna z moich ulubionych książek gitary wszechczasów. I tutaj sobie zaznaczyłem, żeby wam pokazać słynne gitary o podobnym kształcie. I tak mamy Gibson Firebird. Widać? Gibson Firebird. Podobny kształt, aczkolwiek również Fender Jazz Master wygląda trochę podobnie. Skoro już jesteśmy przy Gibsonie Firebirdzie, to tutaj widać to doskonale. Z tym, że to jest jakby lustrzane odbicie korpusu. Zapytacie, czy to jest wygodne? Owszem, gitara nie leci na główkę. I nawet w pozycji siedzącej, jak się usiądzie i będzie się grać, to tu, a dokładnie tu, opiera się na nodze ta gitara. Więc nie ma mowy o żadnym już dyskomforcie podczas grania na tej gitarze. Większy problem będziecie mieć z V-ką albo z jakimś Explorerem. Ten kształt może również się spodobać fanom Jaguara. Oczywiście ten model występuje również w innych wersjach kolorystycznych i innym układzie przetworników. Generalnie jest to ciekawa wariacja na temat Telecastera. Co my tu mamy? Proszę spojrzeć, jak pięknie mieni się ten brokat. Prawda. Jeśli chodzi o drewno, to podobnie jak w przypadku Hurricane'a, ten egzemplarz ma to zrobione tak. Otóż deska jest z olchy, gryf klonowy, podstrunica klonowa. Nie ma mowy o żadnym już dyskomforcie. Mógł się czuć i może się czuć usytasy.